Rozwiąż równanie, wartość bezwzględna z liczby 2x minus 5 plus 4 równa się wartość bezwzględna z liczby x plus 1. Zaczynamy od przyrównania do zera wyrażeń, które znajdują się w wartości bezwzględnej. W tym wypadku mamy 2x minus 5 równa się 0, a tutaj x plus 1 równa się 0. Rozwiążmy te równania. Dostaniemy 2x równa się 5. Dzielimy obustronnie przez 2, czyli x to jest 5 drugich. Tu przenosimy 1 na prawą stronę. Dostaniemy x równa się minus 1. Zaznaczamy te liczby na osi liczbowej. Narysujemy małą oś. Mamy minus 1. 5 drugich to jest 2 i 1 druga. W ten sposób cała oś została podzielona na trzy przedziały. Od minus nieskończoności do minus 1, od minus 1 do 2 i 1 druga oraz od 2 i 1 druga do nieskończoności. Zaznaczmy nasz pierwszy przedział, to jest od minus nieskończoności do minus 1, to będzie nasz pierwszy przypadek. Drugi przedział od minus 1 do 2 i 1 druga, to będzie drugi przypadek. Ponieważ minus 1 nie wciągnęliśmy w pierwszy przypadek, więc będzie ona należała do naszego drugiego przedziału. I trzeci przypadek to będą x leżące od 2, 1, druga do nieskończoności. Rozpatrujemy nasz pierwszy przypadek. Czyli mamy x należące do przedziału od minus nieskończoności do minus 1. Wybieramy z tego przedziału jakiegoś reprezentanta. Liczbę, która najlepiej siedzi w środku tego przedziału. Ważne, żeby to nie była liczba krańcowa. Tym bardziej, że minus 1 akurat tutaj nie należy do tego przedziału. Powiedzmy, niech to będzie liczba minus 10. I w głowie podstawiamy sobie liczbę minus 10 pod naszego x. Czyli liczymy 2 razy minus 10 to jest minus 20 i minus 5 mamy minus 25. Czyli liczba w pierwszym module jest liczbą ujemną. Możemy to zaznaczyć, że ona jest mniejsza od zera. W drugim module, jeżeli wstawimy to minus 10, to mamy minus 10 plus 1. Daje nam to minus 9, czyli również mamy liczbę mniejszą od zera. Jeśli w module znajduje się liczba ujemna, opuszczając moduł, wszystko co znajduje się w module przepisujemy ze znakiem przeciwnym. Mamy dwójkę ze znakiem plus, więc teraz opuszczamy ze znakiem przeciwnym, więc dostaniemy minus 2x. Piątka była ze znakiem minus, opuszczamy ze znakiem przeciwnym, czyli dostajemy plus 5. Dalej mamy plus 4. Opuszczamy teraz drugi moduł. Ustaliliśmy, że w module jest liczba ujemna, czyli również opuszczamy ją moduł ze znakiem przeciwnym. Czyli x był ze znakiem plus, więc będzie ze znakiem minus. Jedynka była ze znakiem plus, więc teraz będzie ze znakiem minus. Teraz należy rozwiązać takie równanie. X przeniesiemy na jedną stronę, liczby przeniesiemy na drugą stronę. Czyli dostaniemy minus 2x. Tu mieliśmy x ze znakiem minus, jak go przeniesiemy na lewą stronę, znajdzie się tu ze znakiem plus. Tu mieliśmy minus 1, piątkę i czwórkę. Razem daje nam to 9, przeniesiemy na prawą stronę, dostaniemy minus 9. Minus 2x plus 1x to jest minus x. Minus 1 minus 9 to jest minus 10. I mnożymy obustronnie przez minus 1, żeby pozbyć się minusa przy x. Mamy x równe 10. Teraz należy sprawdzić, czy liczba, którą dostaliśmy jako rozwiązanie, leży w naszym rozpatrywanym przedziale. Czyli w przedziale od minus nieskończoności do minus 1. Oczywiście 10 nie należy do tego przedziału, więc zapisujemy, że jest to sprzeczność. Czyli dostajemy z pierwszego przypadku, że x należy do zbioru pustego. Teraz rozpatrujemy drugi przypadek. Tym razem nasze x należą do przedziału
od minus jedynki do 2, 1, druga. W minus jedynce mamy przedział domknięty, w 2, 1, druga jest przedział otwarty. Wybieramy z tego przedziału reprezentanta, czyli na przykład 0 należy do tego przedziału. I podstawiamy 0 do pierwszego, do wyrażenia znajdującego się w pierwszym module. 2 razy 0 jest 0, minus 5 daje nam minus 5, czyli uzyskaliśmy liczbę mniejszą od 0. 0 plus 1 jest 1, czyli dostaliśmy liczbę większą od 0. Ponieważ w pierwszym module mamy liczbę mniejszą od 0, to opuszczamy moduł ze znakiem przeciwnym. Dwójka ze znakiem plus, czyli teraz mamy minus 2x. Piątka ze znakiem minus, czyli dostajemy plus 5. W drugim module mamy liczbę większą od 0, czyli opuszczamy moduł bez zmiany znaku, czyli dostaniemy x plus 1. Teraz rozwiązujemy równanie. X przeniesiemy na lewą stronę równania. To był x ze znakiem plus, czyli teraz mamy minus x. A liczby na prawą stronę. Tu mamy 5 plus 4 jest 9. Przenosimy na prawą stronę, czyli mamy minus 9. Dostaniemy minus 3x równa się minus 8. Dzielimy obustronnie przez minus 3. Czyli x równa się, liczbę ujemną dzielimy przez liczbę ujemną, czyli minusy skracają się. Dostajemy 8 trzecich. Po wyciągnięciu całości mamy 2 całe i 2 trzecie. Teraz sprawdzamy, czy otrzymany wynik znajduje się w naszym rozpatrywanym przedziale. Tu był przedział do liczby 2 i 1 druga, natomiast 2 i 2 trzecie leżą już poza tym przedziałem, czyli znowu piszemy sprzeczność. Więc z drugiego przypadku również mamy x należy do zbioru pustego. Został nam do rozpatrzenia trzeci przypadek. Czyli mamy x należące do przedziału od 2 i 1 druga do nieskończoności. Tym razem 2 i 1 druga należy do przedziału. Wybieramy reprezentanta, na przykład liczbę 10. I wstawiamy do pierwszego modułu. 2 razy 10 jest 20, minus 5 jest 15, czyli mamy liczbę większą od 0. W drugim module mamy 10 plus 1 jest 11, czyli również liczbę większą od 0. Opuszczamy moduły. W pierwszym module mamy liczbę dodatnią, czyli opuszczamy bez zmiany znaku. W drugim module mamy liczbę dodatnią, więc również opuszczamy bez zmiany znaku. X przenieśmy na jedną stronę, to minus 5 plus 4 daje nam to minus 1. X przeniesiemy na lewą stronę, czyli dostajemy x równa się 2. Sprawdzamy, czy nasz wynik leży w rozpatrywanym przedziale. Niestety nie należy do tego przedziału, więc piszemy sprzeczność. W trzecim przypadku również mamy x należący do zbioru pustego. Ponieważ w żadnym z rozpatrywanych przypadków nie mieliśmy wyniku, który należałby do rozpatrywanego przedziału, więc całkowite rozwiązanie to jest x należący do zbioru pustego.